sprawie zadań powierzonych z zakresu remontu drugich chodników. Ja zadań nie wiem, czy się tą kwestię, proszę Państwa, uda sfinalizować, natomiast żeby była czystość w dokumentach, żeby nie było potem wymówki, że nie można było tych pieniędzy skonsumować, trudno teraz otwierać jakikolwiek remont jakiegokolwiek chodnika, tym bardziej się go nie zdąży, żeby te środki, które potencjalnie zostały, chyba 42 tysięcy złotych, przesunąć na bieżące utrzymanie drugich chodników na ten miejsce 13. Uzupełnienie listy. Nie mamy takiego punktu, w związku z tym musimy go uzupełnić, żeby z pomocą punktu widzenia to było. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Opinia jest pozytywna Komisji Infrastruktury. To jest projekt uchwały. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Mamy wniosek o imieniu Lisowskiej? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęciem uchwały w druku nr 7? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę w druku nr 7.